14. Emerytura. Sejm odrzucił wszystkie poprawki. Sejm zdecydował w sprawie 14. Emerytury. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy w sprawie 14. Emerytury. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm nie zgodził się na żadną z poprawek, jakie Senat zaproponował do ustawy o kolejnym w 2021 rok. Dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Poprawki te przewidywały zniesienie progu dochodowego, po przekroczeniu którego wysokość tzw. czternastek będzie pomniejszana. Izba Wyższa chciała także, by czternastki były finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego, który został stworzony w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością. Tak zwane 14. Świadczenie ma być wypłacane w listopadzie w wysokości minimalnej emerytury. Będzie ona wówczas wynosiła 1250,88 zł brutto. Rząd szacuje, że czternastki otrzyma 9,1 milionów osób. Nie wszyscy dostaną jednak świadczenie w takiej samej kwocie, ponieważ w ustawie przewidziano próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 milionów osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, czyli 14. Emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Czternastek nie otrzyma 500 tysięcy. Emerytów pobierających najwyższe świadczenia w wysokości ok. 4,2 tysięcy złotych. Na wypłatę czternastek rząd przeznaczył ok. 11,4 miliardów złotych. Większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. W wyjątkowych sytuacjach czternastki będą wypłacane w grudniu, w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, i w styczniu 2022 rok. W przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają 13. emeryturę. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.